Znajdujemy się na stadionie miejskim w Piławie Górnej. Impreza jest pod tytułem Pierwszy rowerowy dzień dziecka w Piławie Górnej. Zawody są częścią 25 dni Piławy Górnej, które organizujemy w tym roku w formie mniejszych imprez. Nie jednej imprezy masowej. Zapraszamy wszystkich mieszkańców całego powiatu na szereg imprez kulturalnych i sportowych do naszego miasta. Cały miesiąc świętujemy, cały czerwiec, 4 weekendy. Startuje 60 zawodników, 10 kategorii. Zawodnicy do nas przyjechali spod Poznania, z Wrocławia, Świdnicy, z Łagiewnik i oczywiście z Piławy Górnej. Piławy Górnej działa sztuka, klaska, bardzo prężnie już 3 lata. I do tej szkółki przy okazji chciałam zaprosić wszystkie dzieci, które mogą rozwijać swoje zainteresowania. Tak jak wspomniałam, podczas 25 dni Piławy przygotowaliśmy imprezy kulturalne, koncerty, imprezy sportowe. Pomyśleliśmy o każdym odbiorcy, o młodzieży, o dzieciach, o seniorach, o wszystkich. Bardzo się cieszę, że tak dopisały dzieci. Rodzice oczywiście, tu pod opieką wszystko się odbywa. Bardzo się cieszę i dziękuję za tą obecność, bo przecież bez dzieci, bez naszych mieszkańców nie odbyłaby się ta impreza. Jest frajda, ale jest rywalizacja. Oczywiście, widać łzy, rozczarowania, widać uśmiechy zwycięzców. To są trudne chwile, które dopiero trzeba się nauczyć przeżywać. A jakie wydarzenia jeszcze czekają w Piławie Górnej? Jutro zapraszamy dzieci, a nawet całe rodziny, tutaj na skatepark w okolicy naszej hali sportowej. Będzie teatr plenerowy dla dzieci, taki interaktywny. Będzie koncert muzyczny dla dzieci. Ten weekend przeznaczyliśmy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, tak troszeczkę przesunęliśmy, ale jest to weekend pełen wrażeń i pełen atrakcji. Także jutro zapraszam na skatepark dzieci. Za tydzień zapraszamy młodzież na bitwę breakdance, również na skateparku. Róbmy tak, że będziemy zgodnie z zapisami pierwszych czterech jeździć kolejką musi być w pierwszym po Piławie rzędzie, Martyna, dla Milena, całych rodzin Amelia, atrakcja, taka ciupcia piławska. I planujemy również w następnych weekendach dwa koncerty, jeden smyczkowy, muzyczne kolory lat 80. Czyli Martyna, oraz koncert gitarowy. 71. Również następny weekend to atrakcje Milena, dla dzieci, teatr i animacje. Jeszcze wspomnę, że odbył się już turniej koszykówki również w ramach Dnia Dziecka. 9:32. Zapraszam serdecznie. Całe rodziny, dzieci, dla każdego znajdą Państwo coś interesującego. Tutaj troszeczkę. 3 rundy przed zawodniczkami.